Jak zaczynasz uczyć się matematyki na trochę wyższym poziomie, to możesz zobaczyć kiedyś, jak profesor napisze na tablicy taki symbol R z taką podwójną kreską tutaj z lewej strony, i na przykład tutaj jakiś indeks, na przykład 2. Albo w książce coś takiego możesz zobaczyć, w książce do algebry, albo czasami się pisze R takie pogrubione w książkach, powiedzmy R2, to co ten symbol oznacza? To jest dwuwymiarowa, dwuwymiarowa? Rzeczywista 2, dlatego że dwuwymiarowa dla kursu tu jest dwójka, a r oznacza rzeczywistą. Rzeczywista przestrzeń współrzędnych. Przestrzeń współrzędnych. No i co to jest za przestrzeń? No to jest zbiór wszystkich par liczb rzeczywistych. Ja to napiszę. Czyli to, czyli to są wszystkie. To są wszystkie pary liczb rzeczywistych. I to. Kon, wszystkie pary rzeczywistych, i tutaj kolejność jest istotna. To znaczy, to są wszystkie uporządkowane pary. No i na ogół te pary przedstawia się w post takiej postaci, że mamy jakąś. Jedną liczbę, na przykład 5, i jakąś drugą liczbę, na przykład 0. I taki przykład mieliśmy w poprzednim filmie. To jest przykład par liczb rzeczywistych. Czyli to, co tutaj mamy, to są elementy R2, elementy przestrzeni par liczb rzeczywistych. No i tak jak w poprzednim filmie pokazywałem, można sobie wizualizować coś takiego jako płaszczyznę, na której rysujemy sobie wektory i te liczby, rzeczywiste elementy tej pary odpowiadają współrzędnym. Pierwsza współrzędna to jest pierwsza liczba, druga współrzędna to jest druga liczba, dlatego to się nazywa przestrzeń współrzędnych. No i oczywiście to są wszystkie możliwe liczby, czyli tak jak tutaj było 3, 4, ale tak jak mówiłem, kolejność jest istotna, czyli jeżeli ja tutaj wezmę jakiś inny wektor, na przykład taki, który ma współrzędne 4, 3, czyli zamieniona kolejność jest, no to widzimy, że wtedy musimy najpierw na poziomej w poziomym kierunku przesunąć się o 4, a potem w pionowym o 3, czyli wylądujemy gdzieś tutaj, czyli to będzie jakiś taki wektor. To jest ten wektor o współrzędnych 4 3. No ale możemy mieć na przykład taką parę, parę złożoną z samych zer, 0 0. To też jest element tej przestrzeni i to jest taki wektor, który po prostu nie ma żadnej długości i to jest taki wektor, który jest który jakbym chciał narysować, to bym narysował tylko jeden punkcik. Ale elementami tych par mogą być też liczby ujemne, czyli mogę mieć na przykład wektor o współrzędnych minus 3 i minus 4. No to spróbuję go teraz tutaj narysować, czyli muszę najpierw pójść w lewo o 3. Minus 3 oznacza, że o 3 jednostki w lewo, a potem o 4 do dołu. 1, 2, 3, 4, czyli wylądujemy gdzieś tutaj, no i to będzie ten wektor o współrzędnych minus 3 i minus 4. Czyli to jest Przestrzeń wszystkich par liczb rzeczywistych. No ale tutaj niekoniecznie musimy mieć dwójkę. Możemy mieć na przykład tutaj trójkę. To co będzie wtedy, kiedy tutaj będziemy mieli trójkę? No to będziemy wtedy mieli trójki liczb rzeczywistych i nazwiemy to po prostu wtedy R3. Czyli R3 to będzie trójwymiarowa. Trójwymiarowa. Rzeczywista przestrzeń współrzędnych. Przestrzeń współrzędnych. No i ona będzie się składała, jak łatwo się domyślić, z trójek liczb rzeczywistych. Czyli to będą wszystkie trójki. Tutaj będziemy mieli trójki. Liczb. Rzeczywistych. No i jak wygląda taka przykładowa trójka? No powiedzmy, że. Tutaj sobie przesunę. Powiedzmy, że mam wektor x, który będzie się składał z 3zer. To jest przykład takiej trójki. Inny przykład, weźmy sobie wektor b, który będzie się składał z liczb minus -1, 5, 3. I to też jest przykład trójki liczb rzeczywistych, czyli to jest element R3. No a co nie jest elementem R3? Co nie jest trójką? No na przykład, ten wektor V, który ma składowe 5 i 0, no nie jest elementem R3, bo on ma tylko dwie składowe. No mógłbym tutaj coś dopisać mu, sztucznie jakoś go przerobić, ale tak jak on jest tu napisany, to nie jest elementem R3. Co jeszcze nie będzie elementem R3? No na przykład, jak wezmę taki wektor który będzie miał współrzędne i 1 0 na przykład taki wektor niech on się nazywa c no to tutaj mamy jednostkę urojoną i czyli widzimy, że ten wektor nie należy do r3 dlatego, że składowe tego wektora nie są liczbami rzeczywistymi czyli ten może tutaj wymarzymy to nie jest element r3 no i właśnie te poszczególne elementy tutaj nazywamy składowymi, to jest składowa. Czyli to są takie wektory, które mają trzy składowe, trzy współrzędne. No i to się zapisuje w ten sposób, że na przykład x należy do R3. Taki śmieszny zapis, pewnie znasz już. Jak nie, no to warto wiedzieć, że ten znak oznacza przynależność elementu do zbioru. To oznacza, że x należy do R3. Tak samo b należy do R3. No i widać, że można łatwo to uogólnić na dowolną liczbę wymiarów. No bo mogę sobie zdefiniować Rn jako n wymiarową, to będzie n wymiarowa rzeczywista rzeczywista przestrzeń współrzędnych. No i to jest coś, co sobie może Trudno wyobrazić, no bo o ile r2 łatwo sobie wyobrazić, bo to są wektory na płaszczyźnie, r3 no to są takie wektory w przestrzeni, mając trzy współrzędne, no to jak mamy r4, r5, r6, r7, no to może trudno sobie to wyobrazić jako takie strzałki, ale łatwo to zapisać matematycznie jako takie kolumny zawierające n składowych, n liczb. Więc matematycznie łatwo to jest zapisać i... To przez pewne analogie łatwo jest zajmować się własnościami takich n wymiarowych w przestrzeni wektorowych, po prostu traktując to jako takie układy, takie ciągi n składowych n liczb rzeczywistych.